Nazywam się Paweł Kulesza. Wspólnie z żoną Anną i rodzicami Wiesławem i Małgorzatą Kuleszę prowadzimy wspólne gospodarstwo rolno-hodowlane w miejscowości Rębiszewo-Zagadły. Jest to miejscowość położona w województwie podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Kołaki Kościelne. Gospodarstwo nasze zajmuje powierzchnię w tej chwili 63 hektarów. Na chwilę obecną 27 hektarów przeznaczamy pod uprawę kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę. Na 30 hektarach uprawiamy trwały użytek zielony. Z pozostałego areału pozyskana będzie lucerna z przeznaczeniem również na kiszonkę. Łącznie w gospodarstwie na chwilę obecną utrzymywanych jest 220 sztuk zwierząt, w tym krowy mleczne jest to 92 sztuki, młodzież hodowana żeńska w różnych grupach wiekowych jest to około 95 sztuk. Utrzymujemy w swoim stadzie również około 35 sztuk buchajów z przeznaczeniem na opas. W 2014 roku wybudowaliśmy nową oborę wolnostanowiskową. 2014 rok był rokiem trudnym. Za nadwyżkę nad produkcją mleka zostaliśmy ukarani, zapłaciliśmy kary w 2015 roku. W 2015 roku zakupiliśmy około 53 sztuki jałówek wysokocielnych, głównie zostały one zaimportowane z Niemiec. W roku 2016 sprzedaliśmy do mleczarni w Grajewie, oddział w Zambrowie 800 tysięcy kg mleka. Na chwilę obecną produkujemy ponad 75 tysięcy mleka miesięcznie. Średnia wydajność od sztuki za rok 2016 jest to 10 400 kg. Na chwilę obecną dziennie uzyskujemy średnio od każdej sztuki około 34 litra mleka. Przede wszystkim nie byłoby to możliwe, gdyby nie wiedza nabyta w kierunku rolnictwa. Tutaj mam na myśli studia, czyli Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży. Początkowo zdobyłem tytuł inżyniera, następnie magistra w dziedzinie rolnictwa. Wiedza w zakresie chowu i hodowli zwierząt, jak również agronomii, agrotechniki czy też łąkarstwa bezpośrednio zastosowana w naszym gospodarstwie pozwala wykorzystać w całości potencjał, z jakim mamy na co dzień do czynienia. Utrzymanie stada na tak wysokim poziomie produkcyjnym nie byłoby również możliwe, gdyby nie współpraca z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka, której bezpośrednio ja i mój tata jesteśmy członkami. Powiem tak, współpraca polega na przeprowadzeniu przynajmniej raz w miesiącu próbnego doju w stadzie. Po zbadaniu, zanalizowaniu przez laboratorium, w którym mieści się w Wierzewie na chwilę obecną, próbek z mlekiem, możemy podjąć działania w kierunku bilansowania dawki pokarmowej w oparciu o doradztwo żywieniowe z firmy Agrocentrum. Firma Agrocentrum, z którą współpracujemy od kilkunastu lat, jest naszym wyłącznym partnerem w momencie, gdy mowa jest o zakupowanych paszach pełnoporcjowych, dodatkach mineralnych czy też prestarterach, preparatach mlekozastępczych. W 2016 roku zostaliśmy zgłoszeni przez ODR w Szepietowie, oddział w Zambrowie, do ogólnopolskiego konkursu Rolnik Farmer Roku. Była to 23. edycja. Spośród 270 zgłoszonych gospodarstw, firm, przedsiębiorstw prywatnych i państwowych zostało wyłonione 25 finalistów, w której właśnie nasze gospodarstwo się znalazło, i na tym zakończyliśmy etap w 23. edycji konkursu Rolnik Farmer Roku 2016. W przyszłości planujemy rozbudowę gospodarstwa, będzie to budowa nowoczesnej odchowalni cieląt, jak również nowych magazynów, które będą służyły do przechowywania pasz, no głównie pełnoporcjowych, jak również jesteśmy w trakcie realizacji wniosku na modernizację w
ramach operacji 2014-20 zakupione zostaną w najbliższych miesiącach roboty. Jeden robot będzie służył do podgarniania paszy, który będzie bazował tutaj na stole paszowym, który jest za nami. Drugi robot będzie odpowiadał za czystość korytarzów spacerowych, które są pokryte rusztem betonowym na chwilę obecną. Myślę, że rola kobiety w dzisiejszych czasach w gospodarstwie jest na pewno łatwiejsza niż kiedyś, bo jest dużo więcej techniki i nowoczesności, ale wiadomo, nic bez pracy się nie dzieje. Jest czas na odpoczynek i na inne zajęcia.